Witam, moi drodzy. Poniedziałek rano. Ciężka sprawa. Ale zaczynamy ten tydzień, zaczynamy weekly vloga. Witam w środę. Zawsze jak chcę... Nie, po prostu mój w ogóle... Zawsze jak chcę nagrać weekly vloga, to zaczynam w poniedziałek, potem sobie przypominam o nim w środę. Nie, wczoraj miałam masakryczny dzień, w poniedziałek zresztą też. Więc dopiero dzisiaj jestem taka... Spoko. Wiecie co, ja w ogóle naprawdę wczoraj miałam tak okropny dzień, że wolę to zmienić i wam powiedzieć. Zaraz się pomalujemy znowu, pewnie zrobię live'a na TikToku. Tak, za 40 minut. Pójdę się myć, bo jadę na uczelnię. Więc tak. Na uczelnię, na jedno zajęcia. Potem plan mam taki, że do tego answera odebrać tą bieliznę termiczną na narty i ją przymierzyć przy okazji, czy będzie git. Potem jadę do serenady, bo muszę wybrać sukienkę z Zary, muszę iść do Sephory. Jeszcze muszę jedną rzecz załatwić. Potem wracam do domu, idę znowu być pracusiem. Tak się dzisiaj zapowiada dzień. Moi drodzy, jestem w domu znowu. Ponieważ nawet wam nie pokazuję, co się dzieje tam, bo tam jest jakaś totalna masakra. Byłam jeszcze właśnie odebrać paczkę w Answerze i ze wszystkim się to wywaliło. One w ogóle są ze mną ponad miesiąc, półtorej, nie wiem już jak się ich pozbyć, nieważne. Byłam po paczkę w Answerze, odebrałam sobie, jest git. Byłam po sukienkę w Zarze również do odebrania. Chyba jest git, ale jeszcze to jest kwestia zastanowienia według mnie. I jeszcze byłam w Sephorze, bo musiałam sobie coś wybrać, ale w końcu wybrałam tylko jedną rzecz i jeszcze jedną muszę sobie zamówić online. Jeszcze byłam w H&M-ie i po H&M już przyjechałam prosto do domu. Patrzę na mój make-up dzień. I moi drodzy, kochani, siadam do pracy 7 godzin przede mną do jakoś po 20:00 i będę... W ogóle dzisiaj wychodzi Dubai Bling. Ja się nie mogę doczekać, aż po prostu go oglądnę, bo ja kocham ten serial. Ja go po prostu połykam jak pelikan, naprawdę. Nie mogę się czekać, aż po prostu go odpalę, ale mam matching dzisiaj. No i tak, moi drodzy, jeszcze potem muszę zrobić jakieś zadania na uczelnię, więc dzisiaj będzie totalnie nieciekawe. Powiem wam, że kusi mnie coraz bardziej taka jedna decyzja. Boję się, że ja sobie to zrobię, że ja to... I... Bardzo mnie kuszą te AirPodsy Maxy. Naprawdę tak mnie kuszą. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, co mam zrobić. Jest to duży wydatek, ale stwierdziłam, że jakby, bo ja, jeśli chodzi o jakieś takie większe wydatki, to mam do marca. Potem już raczej luz jest przewidywany. Potem dopiero będą wakacje, jakoś powiedzmy sierpień, wrzesień. A jest taka promocja, żeby sobie wziąć te słuchawki na raty i płacić te raty dopiero od maja. I to jest rozwiązanie, które bardzo mnie kusi, bo sobie już wiecie, będę je mieć, będę happy i będę sobie płacić te raty dopiero od maja. I na przykład do tego maja już bym mogła sobie, wiecie, odłożyć na te słuchawki i sobie nawet je trochę nadpłacić. I no, trochę o tym myślę, no trochę nawet bardzo o tym myślę. Zobaczymy, kochani, jak to będzie, co to będzie, czy się uda, czy się nie uda, czy się skuszę, czy nie skuszę. Ja sądzę, że miałam bardzo ciężki rok, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o uczelnię. I tak naprawdę obroniłam licencjat przede wszystkim. Związkowo fajny to był rok, ale tak psychicznie bardzo ciężki. Więc, no psychicznie jest to z innych jakby powodów. Był bardzo ciężki i powiem wam, że trzeba czasami treat yourself, prawda? I właśnie bardzo się nad tym zastanawiam, ponieważ ja kocham wszystko, co jest Apple'a. Telefon, słuchawki, laptop, tablet, wszystko. I ludzie wyglądają w tym spoko. Ja mierzyłam je raz i też sądzę, że wyglądam spoko. Najbardziej bym oczywiście chciała te czarne. No nie wiem, nie wiem. A wiecie co? W ogóle zazwyczaj jest tak, że jak coś się kupuje w Stanach z Apple'a, to
bardzo, bardzo, bardzo się to opłaca. A przeliczałam sobie, tylko czekajcie, i one kosztują $550 w Stanach. Jeszcze tylko muszę sobie podatek do tego doliczyć. To wychodzi $588 z podatkiem. A $588,5 nawet, będę dokładniejsza, i pół dolara razy, no 4 zł, teraz dolar za 4 zł, to jest, moi drodzy, 2,359, a w Polsce jest są tylko 150 zł droższe, więc spoko. Jakby według mnie spoko, bo zazwyczaj jest naprawdę bardzo duża różnica na tych urządzeniach. Na przykład iPhone'y są, no, 2000 tańsze i tak dalej. Więc, znaczy w Stanach są 2000 tańsze. Jakoś tak około. Już nie mówiąc o MacBookach, dlatego bardzo mnie to właśnie kusi. I na przykład, wiecie, sobie wcześniej spłacić je. Ja bardzo lubię wcześniej sobie spłacać rzeczy, już zrobię tak naprawdę z wieloma rzeczami. I bardzo mnie naprawdę korci to, żeby tak właśnie to zamówić. Zobaczę też, czy teraz dostanę, bo mam też kilka zobowiązań jeszcze. Ale jeśli dostanę, no to będzie, wiecie, jeśli wypełnię wniosek i ja dostanę, no to już będzie takie notarka, co. A jeśli nie dostanę, no to wtedy będzie trzeba się pogodzić z tym, że trzeba będzie na nie uzbierać po prostu. I no wiecie. Niestety nie ma promocji na więcej niż 10 rat, więc to by było 10 rat po 250 zł. No to jest trochę, to jest spora rata, nie ukrywam. Ale sądzę, że zasłużyła. Więc moi drodzy, zobaczymy. Może się uda. W ogóle kupiłam taki, moja rodzina się cała tego śmieje. Patrzcie, ten garnczyk jest jak moja dłoń, bo jest to największy garnuszek, jaki kiedykolwiek widziałam, bo ja ogólnie kocham kubki, kocham właśnie takie duże, bo po prostu on jest mega duży. No patrzcie, on jest jak moja twarz praktycznie. Tak, pewnie złośnicy w komentarzach tak napiszą, że moja twarz większa, wiem. I ten garnuszek, mój tata się śmieje, że to jest cebrzyk? Cubrzyk? Cyrcyrcyk? To takie coś, nie górcyk, tylko jakiś cebrzyk, chyba jakoś tak mówią. Bo on ma 650 ml, więc to jest sporo. I tak sobie z niego popijam herbatkę. W ogóle powiem, że byłam dzisiaj na Drwalu i bardzo mi obrzydł. Bardzo mi obrzydł. Nie mam ochoty go już jeść w ogóle. Tak samo nie mam ochoty na jakieś słodkie rzeczy, też na przykład nie. Herbaty nie słodzę. Znaczy, to jest moja druga niesłodzona herbata. Ja zawsze, wiecie, cukier się sypie. I naprawdę się nią fajnie pije, więc zobaczymy, co z tymi sławkami. Ale naprawdę ja się jak nim nie zabiję, bo on nie lubi, jak wydaje na takie rzeczy. Ale stwierdziłam, że nie wymieniam zegarka, bo mój zegarek ogólnie miałam Apple Watcha SE, tego SE pierwszej generacji. Teraz już jest druga, w sumie druga to już jest rok ponad. I widzicie, znaczy, bo to jest bransoleta taka, to nie jest oryginalna, tylko to jest taka, nie wiem, za 60 zł ona była. Wiecie, ona już jest trochę wytarta, ale prawie nikt tego nie widzi. On już jest bardzo poowity, nawet teraz idealnie, jaki on jest porysowany. Ale ja stwierdziłam, mi to nie przeszkadza na co dzień, absolutnie, ponieważ jak mi się zepsuła szybka, to sobie jej nie kupiłam i to był mój błąd. Ale przynajmniej trochę lepiej chodzi. I wiecie co? I po prostu stwierdziłam, że nie chcę na razie wymieniać zegarka, nie mam takiej potrzeby. A nowy zegarek to jest koszt tych słuchawek, więc zegarek mogę sobie zawsze też wziąć w T-Mobile'u i doliczyć do mojego rachunku w T-Mobile'u. Też sobie teraz spłaciłam telefon wcześniej, spłaciłam sobie to krzesło, bo też miałam na raty, więc wiecie co? I'm gonna do it. A czy na razie, wiecie, spróbuję. Zobaczę jeszcze, co mój stary o tym sądzi. Ale spróbuję. Oglądałam kilka filmików i jeszcze nie jestem pewna, czy chcę je kupować, czy nie. Bo kilka jest, że tak, że nie. Nie można w nich ćwiczyć na siłowni, no trochę średnio. Z takim zamiarem, że chciałabym na nią iść, albo sobie trzeba kupić, wiecie, dodatkowe dokładki, co jest bez sensu. No, dużo jest na nie, a wiecie, to jest bardzo duża kwota, więc na razie zostanę przy moich pro. Może coś wyjdzie jeszcze, a może pod wpływem impulsu się na nie zdecyduję. Nie wiem, zobaczymy. Taka dziewczyna powiedziała jeszcze, że ona sobie kupiła specjalne takie kauczukowe nakładki na tą stronę od ucha, na tą jakby piankę.
żeby mogła z tym chodzić na siłownię, żeby ten materiał się nie pocił jakby. I to jest moim zdaniem bardzo spoko. Więc zobaczymy. Zobaczymy, prześpię się z tym, przemyślę. A teraz możemy otworzyć resztę mojego kalendarza adwentowego, bo jest 13, a nie otwierałam przez chyba tydzień. Dobra, moi drodzy, mamy kalendarz. Jak widzicie, ostatnio był otwierany. Mamy tu 5, 6, no ogólnie jest 6 otwartych, więc teraz szukamy. Tu mamy 7, dzisiaj mamy 13. 7, to jest coś, to jest taki mini lindzik, chyba czekoladowy. Tak, to jest to. Solid Milk Ball. Dalej 8, tu jest 8. To jest dokładnie to samo. No trochę żal.pl, powiem wam. Dalej mamy 9. O, miś, jej! Miś, okej, tego misia jeszcze nie miałam. To było 9, to teraz 10, 10, 10. Okej, mamy 10. 10, to znowu ten miś. Ale czemu im dają pod rząd? Nie było tak, że pod rząd. What the fuck? Poczekajcie. 11. 11 jest serduszko. No dobra, okej. O Jezus Maria, dobra. 12. O my god, dwie kulki. O my god, super. I jeszcze numer 13. Jest taki miś. Nie wiem, czy już tu całego już go nie otworzyć, ale chyba zatracę magię świąt. Czekajcie, zrobię sobie tak, żeby wiedzieć, które są na pewno otwarte. Nie mam innego kalendarza adwentowego, jeśli byście chcieli pytać. I teraz tak, to miałam, tych jeszcze nie miałam. To miałam, w tym jedno Jasiek zjadł, a ja zjadłam kolejne, to było bardzo dobre. Te dwie miałam, mam nadzieję, że ich nie będzie, bo są orzechowe. To miałam, to też spoko. Tego misia to chyba teraz mam. Nie, to te mamy teraz. A pewnie Lind Teddy pewnie będzie ostatni, bo 24 jest jakiś duży. Czekajcie, może trochę podglądniemy, że będzie oszustwo, ale jestem ciekawa, czy chociaż na 24 coś będzie. I to tam, to będzie ten Miss Linda. Dobra, zamykamy. To mam teraz, jeszcze ich nie jadłam. Teraz mam to Milk i tych też jeszcze nie miałam, więc w sumie jak na to, że połowa, to jeszcze dużo rzeczy nie miałam. Ale na pewno sobie zjem tą chociaż jedną tą kuleczkę dzisiaj, bo ja je kocham. Moi drodzy, takim właśnie cudem jest czwartek. Czuję, jakbym miała gorączkę i katar, to na pewno mam. I mówię tak nawet jakoś dziwnie, więc później od rana nic ciekawego. A co ciekawego, to idę z moim bratem robić zaraz pierniczki. W ogóle, wczoraj skończyłam na temacie AirPods Maxów. Moi drodzy, nie będą one kupowane. Nie będą. Dlaczego? O! Dlaczego? Już mówię, moi kochani. One w ogóle nawet nie są wodoszczelne, wodoodporne, whatever. Strasznie mi to na łatwo się ześlizguje. Nie można w nich chodzić na siłownię, nie można w ogóle jakiś, wiecie, sportu w nich uprawiać. Na spacery ciężko. Ten tryb wygłuszenia jest podobno tak wygłuszony, że aż niebezpieczny. No i po prostu jest dla mnie jakby... Wiem, w jakim stopniu chciałabym je użytkować i do czego. I wiem, że nie jest to inwestycja dla mnie niestety. No cóż, życie. No wiecie, plus to jest około 2,5 tysiąca złotych. Są bardzo duże pieniądze, więc... nie dziękuję. Dobra, moi drodzy, idziemy zaraz robić pierniczki. Pium! I na przykład stwierdziłam, że te pieniądze wolałabym zainwestować w jakąś kamerę, na przykład z obiektywem, z mikrofonem i... dla was tutaj nagrywać, a nie z telefonem, z którym mam wiecznie problemy z pamięcią. Więc zobaczymy do czego to dojdzie, ale myślę, że jak już, to będę najprędzej o takich rzeczach myśleć w kwietniu, bo do marca mam bardzo intensywny plan budżetowy i to bardzo, więc dopiero jak już, to w kwietniu. Dobra, moi drodzy, tutaj mamy miękkie masło. Nie, drodzy, w tym roku ja jestem od pierniczków. Jest główna gwiazda oczywiście, jak zawsze, a robimy z tych pierniczków. Co roku robi mama z Jaśkiem, a dopiero ja przychodzę na, wiecie na co, na dekorowanie. A mama, dzisiaj mama gdzie jest? U fryzjera, więc no, mega to jest proste, w ogóle nie wiedziałam, że to takie proste. Wrzuca się ta, mamy ich 3, widać tam po torebkach. 3 jakby proszki te wyrzuciliśmy, do tego 3 jajka, bo jakby na jeden proszek jedno jajko i na jeden proszek 100 gram masła i to tyle. I będę teraz wyrabiać, zarabiać, robić i zobaczymy jak nam wyjdą. Update.
ciasto było w zamrażarce. No nie do końca, gdzieś nam zamarzło, ale tak do połowy powiedzmy. Mamy ten, widać, że trochę robimy, bo tutaj pierniczki leżą i tu też. I robimy dalej. I mam tu sługusa. Dzień dobry. Więc zostaje mojego brata. Robi napięcie tatu, rozłokowało ciasto. Musi wykroić. Musi pilnować, żeby wyszło z piekarnika jedne. Musi tak, nakładać i składać. Na losu. Więc powodzenia. Dobra, moi drodzy, tyle wyszło pierniczków. I jakie mamy ozdoby w tym roku? Dobra, tu mamy piernik. Mogę ja powiedzieć? No, to powiedz. Mamy tutaj takie posypeczki, serduszka jakieś normalne, takie fajne. No to wygląda jak serduszka. I takie fajne kuleczki. Czekaj, to światło pokażę. Takie brylanciki albo... No i takie zwykłe te posypki. Strasznie mam jakiś taki ekran zamulony, poczekaj. O, teraz będzie lepiej widać, no. Tutaj mamy taką posypkę. No. Kolejne mamy pioneczki. Na pierniczki. Pioneczki, to ja je znalazłam. I są przepyszne. I teraz patrzcie, co ja zrobiłam w tym roku. Całą rodzinę pisaków, fioletowy, niebieski, żółty. Patrzcie, co ja zrobiłam w tym roku. Wyszłam do Biedronki. I kupiłam sobie wszystkie pisaki. Mamy złoty. Mamy niebieski, żółty, zielony, czarny, czerwony, fioletowy i dwa białe, więc to jest w ogóle hit, więc będziemy stroić pierniczki! Zrobiłam takiego pierniczka, ogólnie dałam tu po prostu wszystko. Znaczy no nie wszystkie kolory tych pisaków jakby, ale dałam biały, dałam ten fioletowy, patrzcie jaki piękny, dałam na górę czarny, dałam też trochę złotego, wszystkie posypki jakie mieliśmy. I te marshmallowsy najsłodsze. Teraz sobie go zjem. Jednego takiego wypaśnego, żeby zrobiłam, a reszta to już pewnie będzie bida.